Projekt uchwały w sprawie zmiany zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 23 zmiany przez 296 uchwalone przez 2012 Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto z dnia 20 września 2012 w sprawie zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. Wycofuje się zadanie na kwotę 3900 zł pod nazwą Świetlica Terapeutyczna SOS ulica Bijawska, a wyposażenie świetlic, środki pierwszej pomocy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzenie bezpieczeństwa, b. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawca, realizator MOS. Punkt drugi. Przyjmuje się zadanie na kwotę 3900 pod nazwą Świetlica Terapeutyczna SOS ulica Bijawska, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, realizator zadania Straż Miejska. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zmiana realizatora z uwagi na nieprzyjęcie do realizacji zadania przez MOPS, zmiana zakresu zadania na wniosek świetlicy terapeutycznej SOS. Podjęliśmy na posiedzeniu Bezpiecznego Krakowa w tamtym roku uchwałę, właśnie przeznaczyliśmy tą kwotę 3900 na to zadanie z punktu pierwszego. Wydział Kryzysowy tego nie przyjął, twierdząc, że to nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, MOPS nie chciał zrealizować, w związku z tym po dyskusji z księdzem, ksiądz zaproponował, żeby zadanie zmienić tak, jak jest w punkcie drugim, czyli na szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, ponieważ wolontariusze w świetlicy się zmieniają bardzo często, dzieci są też ciągle inne. Jest to no, jeden z punktów, który był wcześniej wymieniany, który zrealizuje Straż Miejska. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę do dyskusji. Proszę przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziewiętnaście osób jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Tak. 15 za przeciw, 0 wstrzymujących. Wszystkie inne. Przechodzimy do...